Kolejny świetny wzmacniacz ze stajni Sansui, model Alpha 907KX. Troszkę sfatygowany, bez części napisów, ale powiedzmy, że jest to szczegół, bo wiadomo, że za stanem tego egzemplarza szła również niska cena, więc po prostu była to świetna okazja dla kogoś, kto chciał mieć Alfę 907, ale po prostu był w stanie pogodzić się ze stanem wizualnym na rzecz atrakcyjnej ceny. Teraz tak. Jakie usterki trapią nasz wzmacniacz? Generalnie pokrętła pracują z bardzo dużym oporem. To świadczy o tym, że na pewno nie były wypryskane. Potencjometr również, więc puśćmy sobie muzykę. Znaczy nie muzykę, tylko sygnał testowy i zobaczmy, jak to wygląda. Ten selektor nie najgorzej. Z tym już troszkę gorzej. Ten niestety też trzeszczy. Ten również bardzo mocno trzeszczy. Pętla procesora, czyli korektora graficznego, nie trzeszczy. Muting również nie trzeszczy. Tutaj mamy Subsonic, również nie trzeszczy. Loudness delikatnie i barwa tonu praktycznie w ogóle. Tutaj mamy jeszcze turnover. A potencjometr balansu trzeszczy. Ale generalnie nie jest najgorzej. Oczywiście wszystkie te elementy zostaną poddane regeneracji. To, że któryś z nich nie trzeszczy, to nie świadczy o tym, że można go pominąć. Rzucimy też okiem na budowę wewnętrzną i przystąpimy do prac. No i tak, w szybkim tempie wzmacniacz mamy częściowo zdekompletowany. Ściągnięty frontowy panel, tak aby ułatwić sobie dostęp do demontażu elementów stykowych. Troszeczkę go tutaj przedmucham, bo sporo tutaj syfu się zebrało. No i nie pozostaje nic innego, jak zacząć po prostu działać. I czas przystąpić do pracy. Idziemy, tutaj mamy kadr. I tak 8 razy w tym wzmacniaczu. Robota żmudna.
czasami bym powiedział, że nudna w przypadku już takich isostatów, gdy rozbiera się tysięczny któryś egzemplarz. I kolejny switch, tym razem biały, o innym typie styków. I montujemy. Najpierw ustawiamy styki. To jest takie wstępne ustawienie. Teraz styki ustawiamy popychaczem. Sprawdzamy, czy wszystko pracuje. Ściągamy popychacz. I zakładamy sprężynkę. Niestety nie udało się, więc kolejny raz warto powtórzyć sobie sprawdzenie pozycji styków. Jest ok. No więc dalej walczymy. Kolejne podejście. Siedzi. Zakładamy popychacz. I złożony. Oczywiście przy okazji nie może zabraknąć przeglądu
samych bloków, końcówek mocy. Naprawdę kawał porządnej japońskiej roboty. Potężny blok. Czas na kolejne elementy, też wielokrotnie pokazywane, więc nie ma tutaj sensu kręcić i pokazywać, jak jest ten selektor zbudowany. Selektor Power Amp Direct, ten, który sprawiał największy problem. No jest taki trochę, ale bez tragedii, widziałem znacznie gorsze. Już po myciu idealnie czysty. Na 8 czy 7 przełączników Alpsa uciekła mi jedna sprężynka, więc nie jest źle. No niestety sprężynki są dodatkowo smarowane wazeliną, więc to ma swoje plusy i minusy. Plus jest taki, że jak odskoczy i złapie jakąś najbliższą powierzchnię, to się po prostu przyklei w to miejsce. Ale minus jest taki, że jak odskoczy nam gdzieś bardzo daleko, no to niestety nikła szansa, że ją znajdziemy. Niestety godzina już późna, a roboty jeszcze cała masa, bo terminy gonią. Ten wlastacz musi być bardzo szybko zrobiony. I ląduje na miejsce. Wszystkie pinie się wyłączą.
płytka do umycia i kolejny selektor. Większość elementów na froncie zregenerowana jeszcze potencjometry, na jutro zostają. Tak z wszystkimi isostatami i z selektorami, z wyjątkiem tych dwóch. Zwacz był uruchomiony, przetestowany. Wszystko w jak najlepszym porządku. Dlatego przystępuję do demontażu i regeneracji ostatnich dwóch selektorów. Końcówki mocy przejrzane, odkuszone. Generalnie, pomimo tego, że styki trochę zaśmiedziałe i słychać trzaski, to muszę powiedzieć, że ten nalot nie jest jakiś bardzo agresywny i schodzi w zasadzie w pierwszym etapie czyszczenia, czyli z użyciem niezbyt mocnej chemii. A jeśli styki są mocniej zabrudzone, to wiadomo, wtedy przychodzi z pomocą troszkę mocniejsza chemia. A tutaj te styki są naprawdę niezbyt mocno zabrudzone. Ten jest chyba najdłuższy. Swoją drogą to jest między innymi jedna z różnic pomiędzy na przykład 901MR selektor Power Up Direct. Jest tutaj w tym wzmacniaczu właśnie taki duży. Mamy tutaj cztery komplety styków. Nie mogę ostrości złapać. Generalnie dość zawrócone, pokryte takim żółtawym nalotem. No i tak jak mówię, przy kontakcie z niezbyt mocną chemią pierwszy etap czyszczenia pozwala na całkowite usunięcie tych zanieczyszczeń, nawet te czarne miejsca. Widać jaki czarny. Jest idealnie czysty. Wystarczy go umyć, zakonserwować, wyczyścić jeszcze styki. I można składać. Część prac zakończona, tak jak wspomniałem, zostały jeszcze potencjometry. To sobie zostawię na jutro. Na dzień dzisiejszy zrobione wszystkie przełączniki i wszystkie selektory. Z wyjątkiem selektora pętli magnetofonowej, który znajduje się na płytce. Płytce z gniazdami. Tutaj jeszcze muszę dokleić gałeczki.
pracuje idealnie. Dzień drugi, połowa dnia, a w zasadzie nawet zaraz się dzień będzie kończył w tym tempie pracy. Potencjometry ogarnięte. Robię ostatnie dwa selektory. Selektor wkładki MCMM i selektor pętli magnetofonowej. Później jeszcze tylko przekaźniki, płytka protektora oraz ustawienie. I tak oto pełne dwa dni pracy nad renowacją takiego wzmacniacza. A i tak to nie są, to nie jest jakby pełen zakres pracy wykonanej. Czas zająć się protektorem. Żeby dostać się do przekaźników, trzeba oczywiście odnotować wszystkie gniazda. Następnie mamy dostęp do przekaźników. Oczywiście przy okazji do sprawdzenia wszystkie zimne luty. I wszystko, co będzie wydawało się podejrzane. Przekaźniki już wylutowane. Można zacząć rozbieranie. Nawet się zrymowało. Zimne luty jeszcze tutaj na gniazdach. No i co? I zostanie ustawienie. Jeszcze taka ciekawostka. Żeby uzmysłowić, jak ważnym elementem jest przekaźnik. Miernik mam skalibrowany. Sondy pomiarowe. No, 2000. 2000 ohma praktycznie. W zależności od tego, jak mocno złapię. I zobaczmy sobie, ile mają styki przed regeneracją. Pięćdziesiąt, 25, 20. Widać, że ten styk nie jest pewny i nie jest stały. I mamy styki po regeneracji 0,1 ohma, 0,059. W zależności jak tutaj szczypce złapią. Aczkolwiek można przyjąć, że właściwości przekaźnika, styków tego przekaźnika są jak nowe. Wzmacniacz już sobie gra. Przekaźniki zregenerowane. Wszystko sprawdzone. W zasadzie do zrobienia tylko regulacja. Regulacja przy dobrych wiatrach potrwa gdzieś za 2 godziny. Mamy godzinę 19. Tak więc mówię. Dwa dni, ale naprawdę intensywnej pracy. Niestety następnym razem muszę sobie zarezerwować troszkę więcej czasu, bo to też nie jest zdrowe.